Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku serii Największe Górskie Tragedie. W dzisiejszym materiale ponownie powrócimy do historii, która wydarzyła się na Everestie w 1996 roku. I o tych wydarzeniach zrobiłem już 3 odcinki kilka lat temu, ale w dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć Wam o wyprawach, które również wtedy wspinały się na Everest, również miały dramatyczny przebieg, ale film całkowicie je pominął, po prostu zabrakło czasu, aby w jednym filmie pokazać wszystkie historie, które wydarzyły się wówczas na Everestie. O tamtym sezonie zrobiłem jeszcze jeden odcinek opowiadający o losach wyprawy pochodzącej z Indii. Jej uczestnicy także stali się ofiarami burzy, która nadeszła wówczas nad masyw Everestu i jeden z nich, Cewang Palior, później nazwany został Zielonymi Butami, gdyż jego ciało spoczywało w takim charakterystycznym miejscu na drodze na Everest i często mówiono, że po dojściu właśnie do tego miejsca i określano to miejscem jako Zielone Buty, ponieważ ten himalaista miał na sobie założone takie charakterystyczne zielone buty, które bardzo dobrze było widać. Słynny film z 2015 roku skupia się na postaci głównie Roba Halla i Scotta Fischera, a także klientów ich agencji wyprawowych i przedstawia on ich losy, a inne ekspedycje działające w tym samym czasie stanowią jedynie tło dla tej historii. I dla przypomnienia, w wyniku burzy, która nadeszła nad zbocza Everestu 11 maja 1996 roku, zginęli kierownik agencji Mountain Madness Scott Fischer, kierownik agencji Adventure Consultants Rob Hall, przewodnik pracujący dla niego Andrew Harris oraz ich klienci Yasuko Namba oraz Doug Hansen. W tamtym okresie na Everestie było jednak znacznie więcej wypraw i w tym materiale chciałbym opowiedzieć Wam o niektórych z nich. Przypomnieć o alpinistach, którzy za swoje marzenie zapłacili najwyższą cenę, a których film pomija. Zanim przejdę do dalszej części materiału, chciałbym powiedzieć Wam o partnerze dzisiejszego odcinka, którym jest firma Gaminate, producent napoju izotonicznego o nazwie Hydration. I w odcinku sprzed kilku tygodni już Wam opowiadałem trochę o tym napoju. Od tego czasu w miarę regularnie go piję po treningach i jestem po prostu z niego zadowolony, więc mogę Wam go polecić, żebyście przetestowali, czy Hydration to jest również produkt dla Was. I czym jest Hydration? Otóż jest to napój, którego celem jest uzupełnienie składników mineralnych. Zawiera on wszystkie 6 elektrolitów i 13 witamin, więc dobrze spełnia te role. Jest to idealny napój dla osób, które uprawiają jakiś sport. Ze względu na autorski skład, producent uważa, że jest to najlepszy izotonik na świecie. I co ciekawe, jest to pierwszy izotonik, który nie zawiera cukru, a z kodem Szczytomaniak otrzymacie 10% zniżki na cały asortyment na stronie Gaminate Pro, także po prostu można sobie go przetestować. W jednej puszce znajduje się 30 porcji, mi już ta puszka się kończy, więc będę musiał zamówić, ale teraz wezmę chyba inny smak. Tutaj mam smak cytrynowy, wygląda on tak. Jest on dobry, ale też jestem ciekaw innych smaków. Czuć taki lekki posmak stevii, bo jest on słodzony właśnie stevią, dlatego też nie zawiera cukru. Zachęcam do przetestowania, a teraz wracamy już do tematu dzisiejszego odcinka. Finałowe sceny produkcji wyreżyserowanej przez Baltazara Cormacura skupiają się w głównej mierze na tragedii Roba Halla, a także niesamowitym ocaleniu Becka Weathersa, i powrót Amerykanina do domu jest ostatnią sceną filmu. Jednak niestety nie był to koniec tragicznych wydarzeń na najwyższej górze świata w 1996 roku. W niedzielę 12 maja wyczerpani himalaiści rozpoczęli zejście do bazy. Rannym pomagali uczestnicy innych ekspedycji, którzy znajdowali się podczas burzy albo w bazie, albo po prostu w obozach poniżej przełęczy. I duże wsparcie okazał wtedy zespół Guya Cottera, którego w filmie zagrał Sam Worthington. Tamtego dnia doszło do kolejnej niebezpiecznej sytuacji. John Krakauer schodził z obozu czwartego wraz z Stewartem Hutchinsonem, innym klientem, który zrezygnował w porę z wejścia na szczyt, co prawdopodobnie ocaliło mu życie.
Stewart był bardzo wyczerpany i tuż przed wpięciem się do poręczówki zapytał Johna, czy dobrze ubrał uprząż. Krakauer, gdy zobaczył wyposażenie kolegi, przeraził się. Uprząż była źle założona i gdyby Hutchinson wpiął się do liny i rozpoczął zjazd, runąłby w dół i został kolejną ofiarą tego sezonu. Czujność Johna w tamtej chwili ocaliła jego partnera. Zaledwie tydzień po uratowaniu Becka Weathersa i zakończeniu w tym miejscu fabuły filmu, doszło do kolejnej tragedii na Everestie. 17 maja doświadczony austriacki himalaista, 45-letni Reinhard Vlasic, uczestnik węgierskiej wyprawy, który 5 lat wcześniej również z węgierskimi kolegami wszedł na Czooju, dotarł do namiotu na wysokości 8200 metrów wraz ze swoim kolegą Coltem Erroszem. I był to namiot należący do ekspedycji indyjskiej, ale został on udostępniony Węgrom za zgodą Hindusów i być może właśnie w nim nocował Cevang Palior, czyli himalaista, który później zginął na Everestie, no i został nazwany Zielonymi Butami. Austriak był doświadczonym himalaistą, miał na koncie również wejście na Broad Peak oraz próbę zdobycia K2, z której zrezygnował, aby pomóc koledze. Co ważne, Węgrzy i Austriak wspinali się na Everest od strony północnej, tybetańskiej. Duet po dotarciu do namiotu popełnił wielki błąd, gdyż zamiast ruszyć na szczyt rankiem następnego dnia, postanowił poczekać. Niestety na tej wysokości okazało się to zgubne, ponieważ organizm na wysokości ponad 8000 metrów nie wypoczywa, a każda kolejna godzina zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia choroby wysokościowej. Niestety właśnie to spotkało jednego z uczestników. 18 maja wieczorem Reinhard zaczął być apatyczny, coraz mocniej kaszlał. Schodzący wówczas ze szczytu angielski lekarz zatrzymał się na chwilę i zbadał Austriaka. Gdy zobaczył jego stan, nakazał natychmiastowe zejście do niższych obozów. Niestety zbliżała się już noc, więc zejście przełożono na następny dzień, mieli rozpocząć schodzić rankiem 19 maja i co gorsze, zespół nie posiadał ze sobą aparatury tlenowej, która w tej sytuacji mogłaby pomóc, a choroba rozwijałaby się wtedy po prostu wolniej. Niestety 45-latek nie dożył poranka. Tragedia ta natychmiast zakończyła węgierską wyprawę, której celem było wprowadzenie pierwszego Madziara na wierzchołek Everestu. Według niektórych uczestników do tragedii przyczyniły się głównie dwa czynniki. Po pierwsze, węgierska wyprawa cierpiała na brak funduszy. Po drugie, w ostatniej chwili z wyprawy wycofał się jeden z kierowników, który miał odpowiadać m.in. za organizację ekwipunku i transport całego sprzętu. Przez brak pieniędzy opłacenie przewiezienia wszystkich zapasów wymagało więcej czasu, którego później zabrakło, aby odbyć odpowiednią aklimatyzację i to później zaczęło generować kolejne problemy. Osoby oglądające film być może pamiętają krótki wątek ekspedycji południowoafrykańskiej, której przewodził Brytyjczyk Ian Woodall. To on nie wyraził zgody, aby użyczyć swojego potężnego radia innym ekspedycjom, których klienci potrzebowali wówczas pomocy. A także to on nie chciał współpracować podczas ustalania kolejności wejścia na szczyt, żeby to przebiegało nie chaotycznie, tylko bardziej spokojnie i tak uporządkowanie. Ekspedycja Iana została zapamiętana jako bardzo nieudana, pomimo że osiągnęła sukces. Jej założenia były bardzo ambitne. Celem wyprawy o nazwie Sunday Times Everest było pierwsze wejście alpinistów z RPA na szczyt Everestu i zespół miał stanowić przykład jedności rasowej RPA. Uzyskał on nawet wsparcie od samego Nelsona Mandeli. Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem, a jak to często bywa, ryba zaczęła psuć się od głowy. Niedługo po dotarciu do Nepalu okazało się, że kierownik Ian Woodall, przedstawiający się wcześniej za doświadczonego himalaistę i dodatkowo dowódcę elitarnej jednostki górskiej w brytyjskiej armii, tak naprawdę wyszło wtedy na jaw, że ta jednostka nigdy nie istniała, a Ian nie ma doświadczenia na ośmiotysięcznikach, a jego referencje to jedynie przejawy mitomanii. Kiedy te fakty wyszły na jaw i pozostali uczestnicy dowiedzieli się, że Ian nigdy dowódcą w wojsku nie był, no to niektórzy postanowili zrezygnować z ekspedycji, no i nie można się temu dziwić.
ponieważ nie mieli oni pewności, czy osoba, która już raz ich oszukała, nie zrobi tego ponownie, a przecież od jego decyzji może zależeć ich bezpieczeństwo, a także życie. Jeszcze zanim Sunday Times Everest dotarł do bazy, z udziału zrezygnowało 3 doświadczonych himalaistów oraz wyprawowa lekarka Charlotte Noble. Pomimo tych dużych zawirowań, Udall postanowił kontynuować wyprawę i wielu kierowników innych ekspedycji działających wiosną 1996 roku pod Everestem narzekało na sposób organizacji południowoafrykańskiej wyprawy. Po latach wyszło na jaw, że kierownicy zorganizowali casting na kobietę z RPA, która pojedzie z nimi na Everest, który ostatecznie wygrała Cathy O'Dowd i niedługo później została ona partnerką życiową kierownika ekspedycji. I co ciekawe, zrekrutowano także drugą uczestniczkę z RPA, kobietę czarnoskórą, i jej obecność również wywołała później wiele kontrowersji, ponieważ okazało się, że w bazie pod Everestem po raz pierwszy chodziła ona w rakach po lodzie i jest to opisane m.in. w książce Johna Krakauera. Była ona po prostu amatorką. A to, co wzbudziło później jeszcze większe kontrowersje, to fakt, że choć była ona uczestniczką wyprawy, to kierownik nie wykupił dla niej pozwolenia do wejścia na Everest, czyli brała ona udział w ekspedycji i teoretycznie miała szansę wejść na szczyt, ale nie było jej na liście zgłoszeniowej, nie miała ona pozwolenia, czyli kiedy wybierano zespół do wejścia na szczyt, no to ona z góry była skreślona, bo po prostu formalnie nie mogła tego zrobić. I dlatego później uważano, że jej obecność na tej wyprawie była taką czysto marketingową zagrywką. Uczestnicy mimo problemów dotarli ostatecznie na przełęcz południową tego samego dnia co zespół Roba Hola i Scotta Fischera i planowali wejść na szczyt dokładnie 11 maja. Podejście z obozu trzeciego do ostatniego obozu, czyli obozu czwartego, tak ich wyczerpało, że nie byli oni w stanie zmotywować się do wyjścia w górę rankiem następnego dnia i prawdopodobnie gdyby ruszyli wraz z innymi, no to ofiar byłoby jeszcze więcej. Tamtego tragicznego dnia nie odegrali oni jednak większej roli i pozostali w namiotach, a kiedy pogoda zaczęła się pogarszać, zrezygnowali ze zdobycia szczytu i rozpoczęli powolne zejście do bazy, oczekując na kolejne okno pogodowe. Po ponad 2 tygodniach nadarzyła się kolejna okazja. 25 maja kilku uczestników rozpoczęło wejście na wierzchołek Everestu. Jako pierwszy szczyt zdobył kierownik Ian Udall o godzinie 10 rano. 4 kolejnych uczestników weszło na szczyt godzinę później, a najwolniej poruszający się fotograf wyprawy, 37-letni Brytyjczyk Bruce Herod, dotarł na wierzchołek dopiero o godzinie 17. Później wiele osób miało pretensje do kierownika, że nie zawrócił on Bruce'a, widząc jak wolno ten porusza się w górę. Niestety Herod nie wrócił na noc do obozu. Jego partnerzy oczekiwali w namiotach przez całą noc oraz przez kolejny dzień, jednak w końcu musieli ruszyć w dół do bazy. 37-latek został kolejną ofiarą tego tragicznego sezonu. Wiele kontrowersji, jakie związane były z tą wyprawą, doprowadziły ostatecznie do tego, że gazeta z Johannesburga, The Sunday Times, wycofała swoje wsparcie finansowe i taką główną przyczyną było to, że Ian wyrzucił z zespołu 2 reporterów gazety relacjonujących poczynania ekspedycji, a takie były warunki umowy, że po prostu oni muszą tam być. I tu pojawia się pytanie, czy wiemy, co spotkało Bruce'a Heroda. Otóż rok później jego ciało zostało odnalezione u podstawy stopnia Hillarego i było ono wplątane w liny. Przeszukano jego plecak i znaleziono w nim aparat, z którego następnie wywołano zdjęcia i pokazały one, że mężczyzna zdobył wierzchołek. Jedna z fotografii, którą właśnie widzicie, przedstawia uśmiechniętego mężczyznę na wierzchołku Everestu. Niestety, podczas zejścia był on już słaby. Udało mu się wpiąć do poręczówki, lecz gdy zaczął schodzić stopniem Hillarego, prawdopodobnie potknął się lub stracił równowagę i spadł z niego kilkanaście metrów w dół, aż do podstawy. Na jego głowie znaleziono dużą ranę, która mogła być bezpośrednią przyczyną śmierci. I przebieg tej niecodziennej ekspedycji południowoafrykańskiej został niemal całkowicie pominięty w filmie Everest, prawdopodobnie ze względu na ograniczenia czasowe w tego typu produkcji, więc nie ma się co dziwić, dlaczego po prostu jej nie pokazano, zabrakło na to czasu.
Co wydarzyło się później? Oczywiście nadszedł monsun i już nikt nie próbował wejść na szczyt, jednak 6 czerwca 1996 roku w szpitalu zmarł Ngawang Topche Sherpa, pracujący dla Scotta Fishera, który w ciężkim stanie został przetransportowany 22 kwietnia do szpitala. Jego postać przez krótką chwilę pokazana jest w filmie, jednak nie wyjaśniono, jaki los spotkał Nepalczyka. Był on ostatnią, 12. ofiarą tego tragicznego sezonu pod Everestem. Niestety nie ostatnią w całym roku 1996, gdyż we wrześniu rozpoczął się sezon jesienny pod Everestem, czyli ten pomonsunowy, który jest mniej popularny od wiosennego, jednak również przyciąga wielu himalaistów. 21 września kilku mężczyzn zmierzało na przełęcz południową, aby kolejnego dnia wejść na wierzchołek. Niestety właśnie w tamtym momencie ze zboczy Lhotse ruszyła potężna lawina, która porwała liny, na których znajdowało się wówczas 3 alpinistów, 47-letni Francuz Yves Bouchot oraz 2 Sherpów, Dawe, który pracował dla południowo-koreańskiej wyprawy, oraz Lobsanga Yangbu Sherpe, 4-krotnego zdobywcę Everestu, który kilka miesięcy wcześniej pracował dla Scotta Fishera. Z kolei we wrześniu pracował dla Japończyków, którzy również podchodzili wówczas na przełęcz, jednak mieli oni więcej szczęścia i po prostu nie znaleźli się w torze lotu lawiny. Jak widzimy, w całym roku 1996 na Everestie zginęło aż 15 osób. To wszystko na dzisiaj. Będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i za subskrybowanie kanału. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze poznać jakieś fakty dotyczące tego sezonu na Everest, bo jest tam wiele wątków zarówno Anatolija Bukrejewa, jak i innych wypraw, które były bardzo kontrowersyjne, m.in. tajwańska wyprawa, której uczestnik również zginął wtedy na Everestie. Więc jeśli jesteście ciekawi, to dajcie znać. Widzimy się na szlaku oraz w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.